Akop, WCA cały czas, treningi? Tak, właśnie teraz tak, dlatego tak przejechałem na styk, bo miałem wieczorny trening z Robertem Joczem i no, cały czas tam, więc jakby nie, no to na pewno się nie zmieni. Niezależnie co się wydarzy przez tego, a wydarzy się na pewno dobrze, to i tak tam zostanę. A jak to teraz wygląda? Ty trenujesz z Robertem Joczem, czy dalej z Danielem Omilańczukiem? Jeden i drugi. Zarówno Robert Jocz i Daniel Omilańczuk trenują z jednym i z drugim, więc tutaj pod tym kątem jakby każdy z nich ma moim zdaniem oko do czegoś innego, bo ja po prostu chcę się jak najbardziej uczyć. Jeszcze z Adamem Grabowskim trochę parteru robię, więc tam sztab trenerski mamy taki solidny i od każdego staram się czerpać, wiesz, troszeczkę ich doświadczenia. Mocno cię zirytowała wiadomość, że twój zawodnik, z którym miałeś walczyć w Anglii, powiedział, że chyba nie ma na to ochoty? No, no nie ukrywam, wściekły byłem strasznie, tak, no. Ale jakby teraz powiedzmy, nie, dla mnie już to nie jest jakby tam, powiedzmy tam, już zapomniałem o tym Johnie, mam go głęboko gdzieś, oby tylko po prostu walka się odbyła, oby teraz wszystkie formalności zostały dopełnione i tylko to się liczy, a tam był John, nie ma Johna i najwyżej wpadnę do niego, do Londynu, do jego klubu. Zapominamy o Johnie, krótko mówiąc, ale zapytam o przygotowania, bo jednak przygotowania większość zawodników ukierunkowuje w pewnym stopniu do zawodnika, z którym walczy, prawda? Jest co? Tam dużo... Przerwę ci. Daniel Omielańczuk w ogóle mówi, że ma to gdzieś. Generalnie robi zawsze wszystko przekrojowo. Wiesz, jak jest z tobą? Ja jestem takim, ja uważam, że tak nawet jak z chłopakami gdzieś tam rozmawiamy, ja jestem taką osobą dosyć specyficzną i problematyczną. Myślę, że zarówno dla włodarzy KSW, jak no i dla wszystkich, się. Bo... Nie odczułem, ale dobrze, zobaczyłem, nie, może jest coś, czego nie wiem. O mój poziom. Bo tu jest poziom właśnie zawodniczy, jak jest Daniel, tu są typowe free fighty, a jestem gdzieś w środku. I moim zdaniem to jest właśnie pewnego rodzaju problematyczność dla wszystkich nas, dla mnie również, no bo ja nie jestem zawodnikiem przekrojowym. Mam swoje słabe, mocniejsze strony, o których powiedzmy mam pojęcie i przygotowują się stricte pod rywala. W momencie, kiedy on mi się zmienia, no to faktycznie dla mnie nagle świat staje na głowie, ale dużo nie mogę mówić, coś tam rozmawiamy, jakieś propozycje są i jeżeli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowaliśmy, w sensie tak, jak rozmawiamy sobie, to ta propozycja będzie bardzo fajna i fani będą zadowoleni, ja będę zadowolony i dostawienie uważam, że będzie trudniejsze dla mnie, ale fajniejsze i dla kibiców też fajniejsze.